Na przykład nam się mówi, że na przykład mieszkania w Turynie mogą być tanie, bo tam jest gorąco, prawda, i dlatego mieszkania w Turynie mogą być tanie, prawda. A no proszę zobaczyć, dzisiaj w Krakowie, nasz piękny Kraków, proszę zobaczyć, dzisiaj w Krakowie mamy 31, 31, 31, 31, 31 28, 31, 31, szanowni Państwo, tam jest paruwa, a to jest koniec sierpnia, prawda? W Krakowie jest gorąco. No bo wiecie, w Gdańsku na przykład jest, no proszę zobaczyć, w Gdańsku 24, o, teraz będzie akurat kilka dni, 21, 21, 23, 22, o akurat y, ładna temperatura przyjdzie, ale to nie jest taki gorąc jak w Krakowie. Ale nam się wmówi, a że na przykład w Turynie, czy we Włoszech, czy na przykład w Hiszpanii, no to tam te nieruchomości są tanie, bo trzeba je oziębiać. co z kłamstwem, prawda? Większy koszt, co jest kłasne, no bo Jeżeli weźmiemy sobie na pogodę i popatrzmy, Turyn, weźmy sobie, Szanowni Państwo, e, pogodę e, Turyn. No i w Turynie dzisiaj mamy tak: 32, 29, 29, 29, no to zimniej niż w Krakowie. 29, 29 zimniej jak w Krakowie. Zimniej jak w Krakowie. Trochę cieplej niż w Gdańsku, no ale akurat w Gdańsku teraz ładna pogoda, nad sam nie wiedziałem, że idzie kilka ładnych dni, to się cieszą sam, prawda? No, taka jest w danym momencie rzeczywistość, szanowni Państwo, ale nam się wpaja, że dlatego tam nieruchomości są tanie, bo... Mm, bo się wyludniają. No nie do końca, prawda? Jeszcze się wyludniają, bo dużo ludzi przyjeżdża do Włoch, prawda? O tym się nie mówi. Tam chyba do Włoch w ogóle przyjechało milion Rumunów, bo nie, y, Brytyjczycy y, generalnie wyszli z Unii Europejskiej dlatego, bo nie chcieli Bułgarów, Rumunów, prawda? Tych Polaków to jeszcze by jakoś tam wytrzymali, ale już y, najchętniej też bo tam, y, tam się nie podobali, ale Rumuni, Bułgarzy to już dla, nie, dla nich było za dużo, prawda? No i milion Rumunów sobie pojechało do Włoch, prawda? Y, Włosi nie mieli problemu. No, i zobaczmy, prawda? I zobaczmy, czy widzicie, i wejdźmy sobie, mamy Turyn. Turyn, i to jest Piracy Drzwi, ścisłe miasto pokazuje nam. No, i zobaczmy, szanowni państwo. Highest price, most relevant, newest, lowest price. No, i popatrzcie w Turynie, bo nam się wmawia, że w, że w Polsce musi być 20 razy wszystko za drogie. Proszę bardzo, w Turynie. Mamy sytuację, ja to ciągle pokazuję. Jak sprawdzić cenę? Otóż w Turynie, szanowni Państwo, można kupić, przejdziemy te wszystkie strony. Popatrzcie, bo tu jest dużo aukcji, generalnie, prawda? Tu jest dużo aukcji, tu jest dużo takiej yy, no takich nieruchomości yy, z jakimiś tam problemami, czy jakieś totalne rudery. Dużo jest aukcji, dużo jest aukcji. No ale jak się przejedzie, szanowni Państwo, proszę zobaczyć, na aukcjach cała masa. Ja, Proszę zobaczyć wjadę na trzecią stronę. To są aukcje, aukcje. Niektóre to nie są aukcje. To jest przepiękny Turyn, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, gdzie leży Turyn. E, turyn leży, e, proszę bardzo, ty u... Turyn, Włochy. Turyn, szanowni państwo, leży jak, trochę jak Kraków, prawda? Tylko, że oni mają Morze Śródziemne, a Kraków nie ma nic. Pr proszę bardzo, Turyn leży. Proszę bardzo, Turyn leży tutaj. Turyn leży, szanowni państwo, tutaj. Twój, to jest Mediolan. Turyn leży tutaj, tu mamy Szwajcarię, widać Alpy, jest blisko Monako, prawda? Tu jest Florencja, blisko mamy Morze Śródziemne, prawda? Czyli jest bliżutko do Alp i jest blisko do. Morza Śródziemnego. I Turyn jest piękny, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, jaki piękny jest Turyn, prawda? Proszę zobaczyć, jaki piękny jest Turyn. To jest piękne miasto. Proszę zobaczyć, jaki piękny jest Turyn. Kraków też jest piękny. Widzicie, my też mamy nawet swoje góry widać trochę z Krakowa. O tak, jak się dobrze stanie. Piracy Drzwi Widać, powiedzmy, tak? W Turynie też widać. Jest pięknie, tylko że w Turynie, no zobaczymy, po ile są nieruchomości. A, szanowni Państwo, sytuacja jest taka, że w Turynie, na przykład, czy w wielu, właśnie takich pięknych miastach jak Turyn, kupisz ładną nieruchomość, na przykład, szanowni Państwo, za 100 za 100 yy, yy, dukatów, złotych dukatów, prawda, jednouncjowych, ja to tak sobie nazywam, a na przykład w Londynie musisz dać za taką nieruchomość 700 dukatów, tak? czy 1000 dukatów, tak, czyli w Turynie można kupić piękne nieruchomości 10 razy taniej pod kątem ceny złota, tak, i zobaczymy, czy to jest wszystko prawda, czy może to wszystko usunęli, no i widzicie, cała masa nieruchomości w Turynie, proszę bardzo. Turynie po 20 tysięcy euro, szanowni państwo, po 20 tysięcy euro. E, jedziemy dalej, po 20 tysięcy euro, proszę zobaczyć. Cała masa, 30 tysięcy euro, szanowni państwo. Ja wjedę na 11 stronę, na 11 stronę, szanowni państwo, tu jest po 100 tysięcy złotych. Tu są oczywiście aukcje, e, ale tego tyle jest, proszę bardzo, 34 tysiące, proszę bardzo, 34 tysiące, 34 tysiące. Wejdźmy, już jesteśmy na 14 stronie, szanowni państwo. 14 strona, tu też jest bardzo dużo aukcji, dlatego, może sobie kliknijmy. Wiecie co? bardziej tego jest cała masa. Kliknijmy sobie na przykład: cena 80 000 euro, to dużo tych aukcji zniknie. No i już, mam, już nie mamy aukcji, fajnie, dużo aukcji znikło. No i poparcie, po 80 000, czyli ile? 360 000 złotych Na przykład, to jest cena 360 000 złotych, Tylko, że jeżeli to jest wystawione i mamy tutaj w tym Turynie tyle nieruchomości. I widzimy, jaka jest ich cena, no to jeżeli coś jest wystawione za 80 tysięcy, to bez problemu mogliby sprzedać za 60. 6 razy 4 to 250 tysięcy złotych. Turyn, piękny Turyn, prawda? No i proszę zobaczyć, yy, proszę zobaczyć, a nie, to jest 250, to, to jest, szanowni Państwo, 25 zł monet jednouncjowych. Po, proszę zobaczyć, prawda? Cała masa nieruchomości, proszę, to jest 60 metrów, na przykład tutaj, i to jeszcze jest napisane Primum. Popatrzcie, czym się różni, ja nie wiem, czym się różni to od wielu znacznej części, przecież to wygląda jak w centrum Gdańsku, wiele takich budynków wygląda w centrum Gdańska, czy różnych naszych polskich maili. Proszę zobaczyć. 80 tysięcy w Turynie. 80, szanowni państwo, tysięcy euro w Turynie. Proszę bardzo. 80 tysięcy euro, szanowni Państwo. Jedziemy dalej. 80, a pewnie sprzedaliby za 60. Gdzie w Londynie coś takiego kupisz? Jakby ktoś mnie zapytał, gdzie ja bym wolał mieszkać, w Turynie czy w Londynie, no ja bym wolał w Turynie, no bo przede wszystkim masz tam, proszę zobaczyć, masz tam Morze Śródziemne. Przede wszystkim masz tam Morze Śródziemne, proszę bardzo, Turyn, prawda? Proszę zobaczyć, jak blisko jest do Morza Śródziemnego, proszę bardzo, nie wiem, do na przykład tutaj, proszę bardzo, o tutaj na przykład sobie pojedziemy. 140 kilometrów, szanowni państwo, 140 kilometrów samochodem jedzie się godzinę 42 minuty, tak? 140, szanowni państwo, kilometrów jest do Morza Śródziemnego z Turynu, a do Alp. Też pewnie 100 czy 80, nie wiem, prawda? Blisko jest Mediolan, prawda? Do czego dążę? Aby Państwu pokazać, co się dzieje w Polsce, jak się zakłamuje naszą, Szanowni Państwo, rzeczywistość. Jak się na przykład mówi, bo we Włoszech to jakaś tam bieda. No, szanowni państwo, no nie wiem czy bieda, bo we Włoszech płaca minimalna, wiecie, tam nie ma płacy minimalnej, ale ona nawet jest dwa razy wyższa niż w Polsce. No taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość i nieruchomości. Proszę zobaczyć, jakie tanie, szanowni państwo, nieruchomości są w Turynie. To jest wszystko po 80 tysięcy euro. No i. Ja rozumiem, że yy, 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 wiecie, ktoś gdzieś tam musi mieszkać, gdzie musi mieć pracę, ale jak ktoś nie ma pracy, jak ma biznes jakiś przenośny, no proszę zobaczyć, patrzcie, jaka ładna. 84 900. 75 metrów kwadratowych, szanowni państwo, 70. Wiecie no, gdyby sprzedali za 70, no to 220 tysięcy złotych, proszę bardzo, kafle, ściany, proszę bardzo, proszę bardzo ładne mieszkanie prawda, ładne mieszkanie, 75 metrów kwadratowych tak? tylko, że w Polsce tak się napompowało te nieruchomości że nam się wpaja, że za coś takiego, wiecie, w Krakowie, czy nie wiem w Trójmieście, czy tam już nie liczę tej Warszawy, no to ty nie powinien kupiłbyś to, ja podej... popatrzcie, recepcja nam się, wma... nam się wmawia, że w Polsce musiałbyś za to dać jakieś tam milion złotych, półtora miliona złotych dwa miliony złotych, a najlepiej to trzy miliony złotych prawda i to jeszcze na kredyt oprocentowane 10-12% w sytuacji gdy Czesi już sobie obniżyli do oprocentowania właściwie do poziomu e, strefy Euro, A na, ale na dole mamy jeszcze większe mieszkanie, patrzcie, 90 m2, patrzcie, 90 metrów kwadratowych, proszę bardzo, w sytuacji, gdy ka każą nam teraz zaklejać wszędzie, Szanowni Państwo, kominy, patrzcie, 90 m2, prawda, no tak te dzielnice trochę tak wyglądają, prawda, nie za kolorowo, no ale, je... popatrzcie, jaka ładna kamienica, 40 m2. Ładna kabinica, mieszkanie takie, a na poddaszu to nie. Na poddaszu to gorąco. Gorąco albo zimno, prawda? No ale tutaj mamy 80, widzicie, tam są ceny takie normalne, prawda? Yy, 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 znaczy normalne. Yy, szanowni Państwo, no w sytuacji, gdy, gdy yy, tutaj mamy mieszkania 60-metrowe, 60-metrowe, i one by poszły, mówię Wam, żeby poszły nawet za 60 tysięcy w wielu przypadkach, to tam kredyty są powiedzmy oprocentowane 4%. Szanowni Państwo, nieruchomości są tanie. No to proszę sobie wyobrazić, że rata kredytu na 25 lat na taką nieruchomość we Włoszech wynosi 317 euro. 317, Szanowni Państwo euro cię wynosi 317 euro, proszę sobie to wyobrazić. 300. A jak weźmiesz sobie na 30 lat, to w ogóle cię wyniesie jeszcze mniej, prawda? Bo Ci wyniesie 286 euro. A jak weźmiesz sobie na 35 lat i będziesz sobie robić nadpłaty, prawda, jeżeli masz taką opcję, prawda, możesz sobie robić nadpłaty. No ale jak nie chcesz, to nie musisz. No to Ci wyniesie 266 euro. Jak masz płacę minimalną 1000 euro, wiecie, w Hiszpanii płaca minimalna 1200. Ja nie, ile w Turynie się płaci, tam generalnie nie ma płac minimalnych. Ale jeżeli na przykład w Turynie płaci się też tyle, co w Hiszpanii na przykład płaca minimalna 1200 euro, to, bo tam nie ma płacy minimalnej, proszę sobie wyobrazić, i widzicie, i nam się też paja, nam się też paja, że my musimy podwyższać płacę minimalną w sytuacji, gdy na przykład w Włosie nie mają płacy minimalnej, a w Unii Europejskiej, że Unia Europejska nam każe podnosić płacę minimalną, żeby to zniszczyć polskiego przedsiębiorcy i wszystko, prawda, ceny i wszystko, prawda, nie obniżając podatków, a we Włoszech nie ma płacy minimalnej, widzicie? Nie ma płacy minimalnej. Można nie mieć płacy minimalnej, można nie mieć płacy minimalnej, a nam się w paję, że musimy, musimy skrajnie podnosić płacę minimalną, spłaszczając, szanowni Państwo, spłaszczając nasze wynagrodzenia, nie. Niszcząc małych i średnich przedsiębiorców, bo sama płaca minimalna netto nie jest wielkim obciążeniem, a obciążeniem są gigantyczne koszty podatkowe, gigantyczne koszty administracyjne, które trzeba temu krwiożerczemu państwu postsowieckiemu płacić, bo państwo polskie jest państwem postsowieckim, polski aparat państwa polskiego jest mentalnie postsowieckim krwiożerczym tworkiem. Tak jest rzeczywistość. No i, i, i szanowni państwo, gdzie znajdźmy jakiekolwiek argumenty które mogłyby zaprzeczyć temu wszystkiemu, co tutaj przedstawiam na tych faktach i liczbach. Nawet w Turynie, proszę bardzo, w Turynie. Przepięknym Turynie jest bardzo, ale to bardzo tanio. Ja uważam, że prędzej czy później, chyba, że będą jakieś zmiany, prawda, polityczno-geopolityczne, prawda, jakieś decyzje, no ale prędzej czy później to się musi wyrównać i koniec kropka, proszę bardzo. Ładne mieszkanie, proszę bardzo, ładne mieszkanie, patrzcie, ładne. 85 tysięcy, proszę bardzo, proszę. Może być tylko trzeba, nie wiem, te ściany tak jakieś dziwne, ale 60 metrów kwadratowych. Proszę bardzo, tak? A mówią Wam, że Ty masz za coś takiego, płacić milion złotych, półtora miliona złotych, a tam masz za 250 tysięcy, pięć razy taniej. Kredyt do tego dwa razy tańszy. To się w głowie nie mieści, co się w danym momencie dzieje. Po roku rządzenia przez Donalda Tuska ani nie zostało obniżone oprocentowanie, ani nie została obniżona inflacja, ani, szanowni państwo, nie zostały obniżone raty kredytów ogólnych, prawda? A kredyt 0% zniszczy jeszcze bardziej wszystko, bo to tak nie działa, tak nie działa rynek kredytowo-finansowy, gospodarka tak nie działa, że można dawać kredyty z dofinansowaniem od państwa, zabierając jednym, dawać dru drugim, a w rzeczywistości to tylko benefitują na tym banki, prawda? I jeśli deweloperzy, taka rzeczywistość jest bardzo źle, szanowni Państwo. No ale oczywiście możemy zająć się Olimpiadą w 2159. No i oczywiście germanizacją naszych dzieci. Szanowni Państwo, to jest zgroza. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.